Cześć. Teoria online, wykłady kategorii B, lekcja druga. Na lekcji drugiej pozostaniemy w obrębie podstawowych pojęć wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przerobimy dzisiaj pojęcia związane z uczestnikami ruchu i pojęcia dotyczące samej drogi. Zaczniemy od tematu drugiego, czyli użytkownik. Uczestnik ruchu, podstawowe pojęcie. Uczestnikiem ruchu jest pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze. Czyli każdy człowiek, który jest na drodze, obojętnie czy idzie, czy jedzie, czy jest pasażerem samochodu, jest uczestnikiem ruchu. Pieszy. Pieszy to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, wózek podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat, kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej. Myślę, że proste. Dwie kwestie warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim robotnicy, czyli osoby, które wykonują pracę na drogach na podstawie innych przepisów, nie są pieszymi. Osoby w wózku inwalidzkim jadące są pieszymi. Czyli ktoś, kto jedzie wózkiem inwalidzkim, jest traktowany jako pieszy. No i w sumie jeszcze trzecia rzecz, warto zapamiętać, że rowerzysta, dziecko na rowerze, dziecko do 10 roku życia, czyli młodsze niż 10-letnie, jeżeli jedzie rowerem, też jest traktowane jako pieszy, nie jako rowerzysta. Kolumna pieszych. Kolumna pieszych to zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę. Kierujący natomiast to osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie. Kierowca to osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem. Wniosek z tego taki, że kierującym się nie jest, tylko się bywa, czyli w sytuacji, kiedy tam jedzie się konno, albo prowadzi się zwierzęta, albo prowadzi się kolumnę pieszych, albo prowadzi się pojazd, wtedy jest się kierującym. Natomiast kierowcą się jest zawsze, jeśli ma się uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem. No i tutaj mamy na tym koniec tej pierwszej części związanej z uczestnikami ruchu. Jest tego niewiele, więc jeszcze w ramach drugiej lekcji przerobimy szerszy temat. Temat związany z pojęciami dotyczącymi drogi. Definicja drogi. Droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych, znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Natomiast pas ruchu to każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi. Z definicji drogi, co najważniejsze, żeby zapamiętać, w obrębie drogi znajdują się nie tylko pasy ruchu do poruszania się samochodów, również chodniki, czyli te drogi dla pieszych, czy drogi dla rowerów, torowiska tramwajowe na przykład, pasy zieleni również, pobocze. To cały ten szeroki pas terenu podłużny, w którym zawierają się wszystkie te elementy, jest nazywany drogą. Jezdnia. Jezdnia to część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. Określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni. Pobocze natomiast to część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów,
jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Chodnik to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. Droga dla rowerów to droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czyli droga to jest to najszersze pojęcie i zawężając później, czy wydzielając z drogi poszczególne elementy, czyli mniejszy element od drogi to jezdnia, mniejszy element od jezdni to pas ruchu, oprócz pasa ruchu w ramach drogi jest pobocze, może być chodnik, może być droga dla rowerów i ta całość tych wszystkich elementów, a może być torowisko jeszcze w obrębie drogi i w całość tych elementów stanowi szerokie pojęcie droga. No i teraz poszczególne definicje rozwinięte. Droga dla pieszych, czyli chodnik potocznie mówiąc. Droga lub jej część przeznaczona do ruchu pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Znak droga dla pieszych oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać. Czyli jeżeli chodnik jest oznaczony takim znakiem, jak tutaj mamy na slajdzie, wtedy piesi nie mogą chodzić żadnym innym elementem drogi, tylko tym chodnikiem. Pas ruchu dla rowerów. Część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Wcześniej była mowa o drodze dla rowerów i tam w tej definicji drogi dla rowerów było napisane, że droga dla rowerów musi być oddzielona od jezdni w jakiś techniczny sposób. Natomiast pas ruchu dla rowerów znajduje się w obrębie jezdni, czyli jest też wydzielony znakiem poziomym, ale nie jest fizycznie, mechanicznie od niej oddzielony. Czyli droga dla rowerów znajduje się poza jezdnią, a pas ruchu dla rowerów znajduje się w obrębie jezdni. Śluza dla rowerów. Śluza dla rowerów to część jezdni na wlocie skrzyżowania, na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu, przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Wszystko, co czerwone na jezdni, jest rowerowe. Rowerowe są przejazdy dla rowerów, często pasy ruchu dla rowerów i właśnie śluzy rowerowe. O takiej śluzie najważniejsze, co trzeba zapamiętać, to że nie można się na niej zatrzymywać. Czyli jeżeli przed skrzyżowaniem jest śluza dla rowerów, trzeba się zatrzymać przed tą śluzą. Kolejne pojęcie. Droga twarda. Droga twarda to droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 metrów. Inne drogi są drogami gruntowymi. I tu w definicji drogi twardej mamy wymienione wszystkie możliwe rodzaje nawierzchni, z jakich droga może być zbudowana. Czyli jeżeli droga jest zbudowana z innej nawierzchni niż te tutaj wymienione, nie jest drogą twardą, tylko drogą gruntową. Dodatkowo, żeby droga była drogą twardą, to utwardzenie, czy ten materiał, z którego jest zbudowana, musi być umieszczony na długości większej niż 20 metrów. Czasami jest tak, że zjeżdża się z drogi i kawałek, parę metrów jest utwardzone, ale później staje się to już droga nieutwardzona, więc jeżeli ta długość tego utwardzenia nie ma więcej niż 20 metrów, wtedy droga jest gruntowa. Dalej, skrzyżowanie to ważne pojęcie, będzie się jeszcze wielokrotnie w przyszłości powtarzać. Skrzyżowanie to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnie, ich połączenie lub rozwidlenie. Łączenie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia. I teraz uwaga, określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną. Czyli skrzyżowanie to połączenie dróg twardych, przecięcie się, połączenie lub rozwidlenie. Bo jeżeli droga twarda krzyżuje się, łączy się z drogą gruntową,
z drogą stanowiącą dojazd do obiektu przydrożnego lub do prywatnej posesji, albo z drogą wewnętrzną, nie jest skrzyżowaniem takie połączenie i to jest ważne ze względu na taki przepis, który mówi, że skrzyżowania odwołują ograniczenia prędkości. O tym będzie jeszcze w przyszłości mowa. Ważne jest to, żeby rozpoznawać, co jest skrzyżowaniem, a co skrzyżowaniem nie jest, więc ważne, żeby to zapamiętać. Droga wewnętrzna. Droga wewnętrzna to drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, ale nie zaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i nie zlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Czyli droga wewnętrzna to jest droga, której zarządcą, to jest droga, która nie jest publiczna, ma zarządcę, którą jest najczęściej spółdzielnia mieszkaniowa, ewentualnie jakaś tam wspólnota, ale nie jest to droga publiczna. Natomiast na drodze wewnętrznej również obowiązują przepisy ruchu drogowego. Droga ekspresowa. To droga dwujezdniowa lub jednojezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo. Przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych z wyłączeniem czterokołowca. Tutaj można dodać, że na drodze ekspresowej obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km na godzinę, jeśli to jest droga dwujezdniowa, i 100 km na godzinę, jeśli to jest droga jednojezdniowa. Droga, to teraz też ważne, tego wcześniej nie było, drogi dzielimy również na drogi dwujezdniowe i na drogi jednojezdniowe. Różnica polega na tym, czy pasy ruchu w przeciwnych kierunkach są od siebie oddzielone, odseparowane. Jeżeli od jednego pobocza do drugiego pobocza jest jeden równy asfalt i mogą jeździć samochody w dwóch kierunkach po tym jednej powierzchni płaszczyźnie asfaltu, jest to droga jednojezdniowa. Ale jeżeli pomiędzy, czy w połowie, w środku takiego asfaltu jest jakaś infrastruktura, która technicznie, mechanicznie oddziela od siebie te kierunki ruchów, czyli na przykład barierka, płotek, pas zieleni nawet, wtedy jest to już droga dwujezdniowa. Autostrada. Autostrada to droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych z wyłączeniem czterokołowca, które na równej poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km na godzinę, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. Ograniczenie prędkości na autostradach wynosi w Polsce 140 km na godzinę. I z tego warto zapamiętać, bo tutaj dużo osób się myli. Są pytania w teorii, czy, przykładowe pytanie, czy na autostradzie można jechać z prędkością mniejszą niż 40 km na godzinę? Więc odpowiedź brzmi, tak, można. W tej definicji chodzi o to tylko, że na autostradę nie można wjechać pojazdem, który nie jest w stanie się rozpędzić do większej prędkości niż 40 km na godzinę. Ale jeśli już wjedziemy pojazdem, który jest w stanie się rozpędzić do szybciej niż 40 na godzinę, takim pojazdem jak najbardziej, jeżeli wskazują na to warunki drogowe, można jechać mniej niż 40. Jeżeli będzie bardzo ślisko i bardzo gęsta mgła, można jechać po autostradzie 10 km na godzinę i nie jest to zabronione. Musicie to rozumieć. Dalej, strefa zamieszkania. Strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi. Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Strefę zamieszkania przede wszystkim określa taki znak, jaki tutaj widzimy. I jeżeli chodzi o strefę zamieszkania, należy zapamiętać cztery podstawowe cechy. Przede wszystkim, w strefie zamieszkania pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo na całej szerokości drogi. Czyli może sobie chodzić wzdłuż, wszerz, w poprzek, wszędzie i zawsze ma pierwszeństwo.
Druga sprawa, ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. 20 na godzinę maksymalnie, najszybciej można jechać w strefie zamieszkania. Kolejna rzecz, parkowanie jest dopuszczalne tylko w miejscach wyznaczonych znakami. I trzecia, czwarta rzecz ważna, wyjazd ze strefy zamieszkania jest włączaniem się do ruchu. O włączaniu się do ruchu jeszcze będziemy mówić, ale co najważniejsze, przy włączaniu się do ruchu trzeba ustąpić pierwszeństwa wszystkim, którzy już w ruchu są. Przystanek. Przystanek to miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego oznaczone odpowiednimi znakami. O przystankach jeszcze będzie w przyszłości, jakie mają cechy i co trzeba wiedzieć o przystankach. W każdym razie tak wygląda przystanek. Przejście dla pieszych. Powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Chyba każdy widział przejście dla pieszych. Co ważne, żeby przejście było przejściem, musi być i znak poziomy, zebra tak zwana, i znak pionowy, informacyjny, który widzimy tu na slajdzie. Jeżeli nie ma choćby jednego z tych znaków, czyli albo jest tylko poziomy, a nie ma pionowego, lub na odwrót, co się w praktyce rzadko zdarza, ale gdyby tak było, to przejście nie jest przejściem, nie działa, nie obowiązuje. Obszar zabudowany. Obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi, krótka, prosta definicja. Tak wygląda znak. Co ważne, za znakiem takim i w obrębie obszaru zabudowanego obowiązuje ograniczenie prędkości. O ograniczeniach prędkości jeszcze też będzie w przyszłości, ale powiem już przy okazji, w godzinach od 5 rano do 23, czyli w dzień, ograniczenie prędkości na obszarze zabudowanym wynosi 50 km na godzinę. Natomiast w nocy, czyli między 23 a 5, to ograniczenie jest podniesione o 10 km na godzinę i wynosi 60 km na godzinę. Chyba że znaki określają inaczej, o tym jeszcze powiemy. Strefa ruchu. Strefa ruchu to obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazd i wyjazd oznaczony jest odpowiednimi znakami drogowymi. Czyli strefa ruchu to obszar, na którym występują drogi wewnętrzne. Droga wewnętrzna to jedna droga, a strefa ruchu to cały obszar dróg wewnętrznych. Kolejne pojęcie, tunel. Budowla na drodze oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. O tunelu też jeszcze będzie, ale już teraz powiem, że w tunelu nie można się zatrzymywać, nie można zawracać i nie można cofać. Trzy rzeczy są zabronione w tunelu. Zatrzymywanie, cofanie i zawracanie. Przejazd dla rowerzystów. To powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Powinna być czerwona. Oczywiście zawsze przejazdy dla rowerów, jak wszystko co rowerowe na jezdni, są czerwone. Takie przejście dla pieszych, tylko że dla rowerów. Tak samo jak rowerem nie można przejeżdżać przez przejście dla pieszych, tak pieszo nie można przechodzić przez przejazd dla rowerów. Często te dwa elementy są ze sobą połączone razem, czyli w jednym poprzecznym pasie jest i przejście dla pieszych, i przejazd dla rowerów, ale zdarzają się też przejazdy osobne bez przejść dla pieszych. Wtedy nie można przez taki przejazd przechodzić pieszo. No i to mamy wszystko z tego tematu. To była lekcja druga. Omówiliśmy pojęcia związane z uczestnikami ruchu drogowego i pojęcia związane z elementami składowymi drogi. Dzięki, cześć.